Witam was wszystkich bardzo serdecznie, bardzo gorąco z tego pierwszego wyścigu pierwszego sezonu F1 2013 kariera Grand Prix Australii na torze w Melbourne. W kwalifikacjach zająłem 7 miejsce przed moim kolegą z zespołu Kimim Raikkonenem, który zajął 8 pozycję. Zjedziemy na 5 okrążeniu. Kwalifikacje wygrał Sebastian Vettel. W wyścigu będę się starał mówić, no, nie za dużo, no, bo wolę się skoncentrować na jeździe. Jeszcze tak nie mam skilla, żeby mówić i jechać, prowadząc bolid jednocześnie. Ale to dobra, w czasie wyścigu może się jakoś nauczę. Vettel, ja i Kimi w Lotusie. Przed nami Massa. Weber, Rosberg, Alonso, Hamilton, za nami Button, Hülkenberg. Aj. Teraz się wepchnęliśmy, no. Trochę tutaj widać rzeźnia będzie. Lotusy ładnie się przebiły, ale agresywnie bardzo. Mam nadzieję. Opony podstawowe zatwierdzone na następny zjazd do boksu. Dobra, wszystko jest w porządku. Alonso i Vettel powoli będą odjeżdżać. Ja będę się starał, żeby dojechać minimum na czwartym miejscu. A jak będzie trzeci, to będzie fajnie. Chociaż błędy za błędami. Zakrętu, muszę uważać. Niech mi tutaj Raikkonen blokuje tam stawkę. A ja postaram się od swoje. Alonso powoli traci do Vettela, a do nas dojeżdżają. Chociaż Raikkonen tam niech trzyma ich. Niech ich tam trzyma. Piątym okrążeniu zjedziemy. Będziesz mógł skorzystać z systemu DRS, gdy zostaną spełnione wymagane warunki. DRS został odblokowany. Opony już troszeczkę. Sekund. 1,4 za nami Raikkonen.
Cześć. Jeden, dziewięć. No, walczy tam Raikkonen. Myślałem, że wylecę. Cześć. Musiałem zwolnić, bo tam... No, musiałem. Wracamy do wyścigu ze spokojem. No, Raikkonen już powoli odjeżdża od nich. Niech się nie łapie na nas, na DRS. Jest chyba Massa. Zjedź podczas tego krążenia. Zjedź do boksu podczas tego krążenia. Sobie zaoszczędzimy paliwo. Dużo paliwa, mamy dużo paliwa. Można zmienić mieszankę na drugą lub trzecią, jeśli potrzeba. Na tym zjeżdżamy do boksu oczywiście. Nie zapomnij zjechać do boksu pod koniec okrążenia. Boks, boks. Nie wiem, czy słychać moją kierownicę, czy ona jest głośna. Czy wszystko jest dobrze? Uważaj na innych, kiedy będziesz wracać na tor. Jeżdżamy na 11 pozycję ze Zutilem. Musimy poprawić tempo. Ojejejejej, Alonso! Niż powinniśmy być. Co tam się stało z nim? Może miał stłuczkę z Perezem? To tak wygląda. Był zepchnięty. Do samochodu z przodu, więc jesteśmy bardzo zadowoleni. Tak jest ok. Uważamy, że bolid przed tobą jedzie na średnich obrotach. Na średnich obrotach. No co będzie zyskiwał do nas, bo ma lepszy bolid. Samochód
samochód z tyłu ma jedną sekundę straty do ciebie. Jedną sekundę. Wzbogaconą. Ojej, tam peleton. Uważaj na tych wyjeżdżających z boksu. No ale on za co ty robisz? Ale on za dziko jeździ. Jesteśmy szybsi niż bolid przed nami w sektorze pierwszym. Postarajmy się to wykorzystać. No, Weber ma ciężkie życie na tym torze. Vettel właśnie dobiegł najszybszy czas w wyścigu jak dotąd. Jestem szósty. Nie wiem czemu tak się zrobiło. Ale Alonso dziko jedzie. Weber tam z kimś walczył? No właśnie, z kim? Mamy niewiele paliwa. Kontroluj jego poziom przez kilka najbliższych okrążeń. Dobra. No i walka z Alonso. Ojej, co tam się dzieje? Nasze dane wskazują, że bolid przed tobą jedzie w trybie oszczędzania paliwa. Jego czasy będą nieco niższe niż normalnie. Cały czas Weber walczył z Raikkonenem. Tam popełnili błąd. Muszę uważać, bo docisk tracę. Massa jedzie trzeci. No. Miki chyba. Jeszcze Zuty tam się wcisnął. Oj, ale tam grubo będzie, muszę uważać.
i sorry Kimi. Ale wiesz, jak tam grubo było. Zutil, musisz teraz się wyprzedzić. Ej, blisko, blisko. Wiesz, to traci się tempo wyścigowe, wszystko. Zutil, proszę cię, proszę cię. Oj, Sutil wyleciał. To żeby nie było. Masa cały czas jedzie. Chyba dobry wyścig Felipe Massy, widzę. Za mocno zahamowałem. Kimi, proszę cię. Powinniśmy rozważyć zmianę mieszanki paliwowej na dwa nie. Kilku okrążeń. Nie rób takiego ryzyka, proszę cię, chłopie. Jeszcze nawet na kilka okrążeń przed końcem. Kimi Räikkönen, widzę. Nie odpuszcza. Nie. Dobra, muszę uważać na te ścinania. No ale Kimi, ewidentnie on nie utrudnia życia. Dobra, teraz można odjechać ze spokojem.
Nudny wyścig, nie? Nic nie mówię i wam się nudzicie. No cóż, no, takie będą wyścigi. Ale podziwiajcie tą jazdę tym Lotusem. Chcesz jeszcze dwa okrążenia? Już myślałem, że zetnę. Wyścigach hilgowych planuję. Twoje opony i hamulce mają optymalną temperaturę. Być na konfie na Skype'ie. Ale też tak nie będę za dużo mówił. Tylko po to, żeby no. Żeby była jakaś atmosfera, że nie, że ja jeżdżę sam i tak dalej. Rozumiecie, o co chodzi. Okej, osiągasz dobre czasy, utrzymujesz tempo wyścigu. Cieszy mnie to. I rozpoczynamy ostatnie okrążenie. Cicho. Kimi, daj se siana. Muszą być dobre punkty. Wszystkich blokujemy. Teraz ważny moment. No i dojedziemy na trzecim miejscu, proszę Państwa. Pierwszy wyścig w debiucie i od razu podium. Trzecie miejsce, Kimi Räikkönen, czwarty. Bardzo dobry wyścig Lotusa w Australii. Jeszcze zobaczymy klasyfikację wyścigu. Mamy trzecie miejsce na podium, dobra Fetel robota, Massa, świetny wyścig. No Fernando w tym wyścigu bardzo dziko jeździł. Coś tam musiało mu się stać. Hamilton nie ukończył wyścigu. No, proszę. Podsumowując, dziki start. Start był najważniejszy, te pierwsze zakręty. Płynna jazda, no, momentami nieudana. Były problemy. I to tyle. Jeszcze walka z Räikkönenem. No i to wszystko. Do zobaczenia w następnym wyścigu w Malezji. Cześć.